Dzięki dołączeniu do naszego klubu będziesz miał możliwość w co go tygodniowych turniejach jako konto premium. Nieźle. Piękne. Wysłałem ci linka, jak coś się Pięknie. odpaliłem nagrywane. Ale wariat. Dobra. Kurde, na szybkiego. Sorry. Na szybkiego. Chrząknę. Czekaj. Na szybkiego mi chłop powiedział. Takie pytanie, Okej. bo ty wystawiłeś komentarz tam pod filmem Gambit Rzepika, no? No, no bo bardzo mnie zabolała gra Rzępika, powiem tobie. Znaczy, rzępik Nie no, w sensie wziąłem rzępika, bo ludzie chcieli, po prostu. Ja bym z nim nie grał, bo jakby on jest niżej, 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 nie? Niż ja. Ale ludzie chcieli, to... A, nie, no rozumiem. Wiesz co, Sara. zagram tak i ty będziesz wiedział, jak się obronić. Jakby to jest pewne. Ale... Aha, dobra, w to. Wow, w co Pierdolę. mogę pójść? Nie wstydź ci, nie wstydź ci. Przepraszam. A chciałbym mieć. Dobra, lecimy. I ogólnie, jak ty tam trafiłeś na ten film? Tak się zapytam. Co? No przecież cię śledzę, kurczę, normalnie. To nie jest Oglądasz tak, że. Kebab Games? Oglądam, czasami masz takie mało trafne tytuły, które we mnie nie trafiają, ale po prostu kocham szachy. Albo jak grasz w Minecrafta, to lubię to oglądać. Fajne to jest. O, miło, ej, lo, Jest widzicie? Nie. chillera. Jest chillera, więc To się jest fajnie. cieszę. A wolę się obronić już tak na wstępie. Bardzo ładnie. Teraz pewnie wyskoczy z jakimś ruchem, który mnie całkowicie zdominuje i koniec. Nie. Jeszcze mi tak dobrze nie idzie. Więc na razie wolny development, spokojnie, spokojnie. Ostatnio przekonałem się, jak słaby jestem w szachy, więc nie przejmuj się. Masz spore szanse. Naprawdę masz spore szanse. Mówisz. Bo coś czuję, że ostatnio chyba dużo grasz, czy nie? Wiesz co ci powiem, ogólnie ja w szachy nauczyłem się jak byłem mały, to jest śmieszna historia, będziecie się śmiać widzowie, nie miałem zbytnio dużo znajomości, a na moim Windowsie 7 była gra szachy, nie, bo to czasami na Windowsie była taka już grana gra w szachy i tak się nauczyłem grać, po prostu nauczyłem się jak chodzą te dane pionki i grałem tak, żeby zbić jak najwięcej, nie. O, no. I nigdy nie miałem okazji jakby nauczyć się czegoś więcej, bo mnie to nawet nie obchodziło. I dopiero od miesiąca, półtora miesiąca, no tak półtora miesiąca, nie? Gram już tak na poważnie. Gram już tak, O żeby się naprawdę kurde. czegoś nauczyć i... Potrafię dużo więcej, jak się porównasz te pierwsze odcinki, nie? Moje, z No. szachów, to tam jest totalny syf, tam ludzie, wiesz, milion komentarzy, że wiesz, że miałeś mata w dwóch rukach, a ty jesteś A debilem, nie, to jest typowy komentarz. Zawsze będzie ktoś, kto wie lepiej. nie? Tak, No, zawsze nie. znajdzie się ktoś inteligentniejszy. Absolutnie cię rozumiem. Dlatego, wiesz, Dobra. ostatnio sobie patrzę na gierki ludzi i jest, powiem tobie, przyjemniutko. Przyjemniutko. Zrobię taki ruch. Zobacz, widzisz, co ja robię tutaj? Wydaje mi Widzisz, co się, ja że tutaj mogłeś robię? zbić tego konia. Raz, że konia mnie zbiłeś, co wydaje mi się jest lepszą figurą, a dwa, że zepsuł mi, byś mi trochę to ustawienie pionków, bo byłyby dwa pionki na innym polu, na pionowej kresce, że tak to powiem. Nie, no ja cię rozumiem. Absolutnie cię rozumiem. Miło, to w końcu ktoś. Znaczy nie, bardziej mi zależało po prostu najpierw na defensywie mojej. Tym bardziej, generalnie wolę mieć parę gońców niż parę skoczków. Taka moja preferencja, wiesz, takie fanaberie sobie Kumam, kumam, ustawiam. kumam. Kuma, kuma. Dobra, co? Dobra, bierzemy się do ataku. Chcesz atakować? Będę. Wow, odważnie! Będę. Pa, co zrobię teraz. Pa. I koniec gry pewnie, mat w jednym, proszę bardzo. Czekaj, bo to nie jest głupie. Czekaj. Pyk. Co może zrobić sobie? Bang. Nie wejdzie. Bong. Okej, tu co jest? Plęk. Ale... Ale wtedy plunk. To wszystko mi psuje. Haja! No i co teraz, kurde? Wow, No właśnie, no czekajcie, właśnie. przeanalizujmy to. Robimy tak. Jeden punkt, on ma 3. Ja mam 4. On ma 2. To nie jest zwykłe, widzowie. A! Liczymy punkty, co? Liczymy punkty? Wchodzimy w to, widzowie? Wchodzimy to. On powiedział, że chce mieć 2 gońce, więc mu to zepsujemy. Robimy tak. Wariat psuje to. Od tego się absolutnie nie No, spodziewawszy. musisz bić. W sensie, jakby to jest logiczne. Nawet lepiej, widzowie.
Look at this, guys. Czekaj, 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 ale, czekaj. Ale łeb. Bo widzę, że ktoś jest tu gnojem ostrym. Czekaj, 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 kurwa! Czekaj, czekaj! Ale łeb, widzowie. No, łeb niezły, 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 niezły. No to prawda, muszę bić. Patrz na to. Bang. Oj, no. Pięknie weszło, co? No to też nie mam wyjścia, no to niestety. Dobra. No przepięknie, wręcz. Dobra. No i teraz tak. Co prawda masz dwa punkty przewagi, ale za to ja mam dwa skoczki i gońca, a ty masz tylko gońca i skoczka. No, ja mam dwie wieże. To jest taki plus. Warto byłoby go brać pod uwagę. Dobra, here we go, guys. Lecimy tędy. Czekajcie, może tym się ruszę. Chociaż... Here we go, guys. Nie, lecimy Let's tak. Go, everybody. Ja się nie spodziewałem, że ty oglądasz, nie? Nie no. Idola? Idola? Ale że idola bym nie oglądał, co ty? Trochę głupi ruch. A no bardzo głupi, ale odsłoniłem. Najgorszy. Ale odsłoniłem, zagadał mnie jebany. Ej, a my gramy do trzech, czy chociaż, czy co? Tak, będzie. Wiesz co, to jest umiejętność gościa, który gra w gry, moim zdaniem. Że on musi potrafić gadać i grać jednocześnie. Musi głupi potrafić ruch. Gadać i grać. No, mi się wydaje, że teraz po prostu oddaję wszystko. Nie chcesz powalczyć? No nie, no już kurwa przy stracie Hetmana. Ale powiem ci szczerze, uwielbiam. Ja lubię na przykład, jak widzowie zwracają mi uwagę. O, ty gnoju, widzę co chcesz zrobić. A już chciałem atakować piona darmowego. Oj ty. Oj ty. Nie, chyba dobry ty. Zmusimy cię do wymianki tym skoczkiem. O kurna. Pomyliłem pola! O nie, dobra, najgorzej, nie widzowie. Nie, nic się nie stało, Spoko. Standardzik. Ja patrzyłem na te pole, więc przepraszam, mój błąd. A ja chciałbym cię mieć, ale mój... Ale kurde, no wygrano masz dosyć... No masz wygrano, kurde, praktycznie. Czekaj, powód, dla którego nie mogę... A, bo tutaj jest atak na to. Dobra. A kurwa, dobra. Nie ma co. Zrobiłem blunder totalny i teraz wiesz. Jasne. Na chuj drążyć temat. O Jezu. Jasne, ale teraz ty zaczynasz przynajmniej. Teraz ja zaczynam, niech będzie. Dobra, no to nawet nie wiem co ja mam zagrać. Chyba klasykiem okay. O, tak zagrałeś. D4. Okej. No. Widzimy tak samo, no zablokujmy tego piona. wiesz, tak. No, i co teraz? Wiesz co, nigdy nie potrafiłem jakoś normalnie odpowiadać na ten ruch. Zawsze starałem się po prostu wyjść wszystkimi takimi istotnymi figurami i coś może pokombinować dopiero wtedy, kiedy wyjdę wszystkim, nie? Dobra. Połapać większą ilość pionków. Pozbyć się, po prostu powymieniać się punktacją tak, żeby wyjść na plus i... Absolutnie. Absolutnie, dokładnie. Nie przestawaj tak myśleć. Jesteś świetny, nie zmieniaj się. Jesteś świetny, nie zmieniaj się, chyba że już to na lepsze. Ładnie, ślicznie. Obrony. Ale że obronił? Oh my god. Co bym mógł zrobić w tej sytuacji? Nie, jak wejdę, to będzie praktycznie nie ma sensu wchodzić, no. Bo widzimy tak... na równo punktacją, ale wydaje mi się, że będę trochę w plecy, bo ja stracę jakby bądź co bądź dwie figury. No, gdzie ja będę bardzo daleko w developmencie, że tak powiem. Chciałem wejść na pole D6 Hetmanem. Już tak odkładałem tego piona, ale nie. Okej. Okay. Nie. Znaczy, nie, graj jak chcesz, nie? Graj ja i tak ci idzie dobrze. Ja wiem, że ty chcesz
żebym to zrobił, ale odpuszczę Play sobie. game is good game. No worries is very nice. O kurde, a co to jest? Czekaj. Trzeba było odsłonić Hetmana, żeby zrobić roszadę zaraz. Tak, robimy. Okej, okay. To jest to, co ja teraz... co mówiłem przy tej rundzie. Byłbym hipokrytą, gdybym tego nie zrobił. Jak to zrobiwszy? Nie no. Cały, czasami po prostu do siebie stękam i gadam głupoty, więc Boże, jeżeli brzmię dziwnie, to przepraszam. Do kogo on gada, Boże? Do kogo on gada? Co? Obrona dla piątka? Nie, obrona dla piątka jest. Dobra, to nie ma problemu na razie. Roszada. Roszada? Co się stało? Nie, zastanawiam się, co by tu zrobić tak, żeby cię jakoś tak w ciekawy sposób, wiesz, zdziwić, zaskoczyć, nie? Rozumiem, rozumiem. Kurde, gówniany ruch, ale... Co, że mój? Nie, mój. A. Ale stinki, czekaj. Nie, what up tam, wchodzimy tak, no. A, miałem przygotowany już, o ty kurde. Przygotowane. No to był chyba najlepszy ruch, mi się wydaje. W sensie, mógłbym się cofnąć, ale tu wiesz, potem się nim przemieszczać praktycznie jest niemożliwe, nie? Przemieszczanie się nim. Co byłoby uciążliwe wręcz. To racja. A powiedz mi, z kim jeszcze grałeś poza rzępikiem? Poza osobami na Discordzie moim, nie? Bo tam czasami widzowie, że ej, zagraj ze mną. Wie, dobra, nie ma problemu. I faktycznie tam chyba z dwa razy spotkałem taką osobę, która grała całe życie i wiesz, jakiś nowy Bobby Fischer, nie? Bobby Fischer! Więc z kim grałem jeszcze? Z dziewczyną, nauczyłem dziewczynę grać. Ona w sumie sama, ja zachęciłem do tego, by się nauczyła, a tak to sama się nauczyła grać. Mało osób gra w moim otoczeniu w szachy, nie? Tam... Co nie? Ludzie to są praktycznie chamy i barbarzyńcy. Idioci! Nie doceniają, kurde, kunsztu. Idioci, nie to co ja, najinteligentniejszy w klasie. Dokładnie. Ładnie to zrobiłeś. Widełki. Kurwa. Widełki, kurwa, fest, ej! Nie wiem, co zrobiłem. Wygląda fajnie. No jedno musisz poświęcić. Czekaj, nie, mogę zrobić inteligentnie jeszcze. O, chłop będzie inteligentnie robił. Uwaga. Tylko wtedy... Czekaj. Trzeba zrobić tak, że... Kurwa. Ale bez stresu. Czekaj, wtedy ja wchodzę tutaj i ty zbijasz tu. No ja wychodzę, kurde, na niekorzyść moją, no. Shit, the biggest shit. A znaczy shit. A jak wejdę tutaj? Ty zbijasz jednego. Zbijam ci jednego. A ty robisz strzałeczki teraz na planszy? Jesteś strzałeczkowy? Tak, jestem ten, co robi strzałeczki. Ten, co robi. Raz, że to jest wizualizacja dla widza, a dwa, że sam sobie pomagam trochę, bo mniej więcej mam zrobić, nie? A, rozumiem. On pójdzie tu widzowie pewnie. Nie! Dobra, jestem. Tak, właśnie to zauważyłem teraz! Boże, darmowy idiota! Free piona mu dałem, ja je wiem. No, a pin dalej jest. Widełki są. Znaczy, wiesz, no... Nic się nie stało. A jeżeli myślisz, że stało się, bardzo dużo się stało. Nie przejmuj się, man. It's a good game, don't worry, man. You are very fine. Kurde, problem jest z tym Hetmanem, który się zablokował praktycznie, nie? Bo gdyby ten Hetman jest stał indziej, to mógłbym jeszcze zrobić jakiś taki fajny, ciekawy ruch, który mógłby ci zaatakować na przykład. A tak to gówno mogę zrobić w tym momencie. Nie no, dobra, widzę, trzeba się z tym pogodzić. Straciłem generalnie jedną figurę. Trzeba się z tym pogodzić. Znaczy tylko jednego juicera straciłeś, nie? Jednego pionka na razie. Aha, z tych dwóch! No to tak, no to jednak pożegnaj się. Chociaż masz jeden ruch, który mógłbyś uratować, ale wiadomo. Ojebałeś mnie w poprzedniej rundzie, więc chuj ci w dupę. Czekaj, okej, teraz zacząłeś mnie zastanawiać. Jeden ruch, który... No wchodzę tutaj, to jest bez sensu, bo tracę to. Masz czas chyba, nie?
No mam jeszcze czas na jedną grę po tym. Dobra. No wchodzę tutaj, wymiana, dalej jest po prostu ryzyko tego, kuźwa. Wchodzę tutaj, no to on bierze i dalej, jestem w dupie, nie? Nie no, nie ma tutaj, sorry, Łeza, nie ma takiego czegoś tutaj. Dobra. Jak uważasz, że nie ma, to nie ma. Nie ma problemu. No nie będę się z tobą kłócił przecież, no co ty. Widzowie, wy jesteście inteligentniejsi. Powiedzcie mi, co by mógł to zrobić? Właśnie, ojebcie go w komentarzu. Jezu, a czy potem, to jest coś a takiego mnie... ewidentnego, czy to jest coś takiego, że trzeba mieć 300 IQ, by na to wpaść? Nie, ani trochę. Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że... No trzeba popatrzeć, ja zauważyłem to w ostatniej chwili. No czekaj, ty wchodzisz tu... Nie no, to jest useless. Ej, to nie jest tragiczne. To nie jest tragiczne, nie? Ale... Styl jakby trochę... No właśnie. To jest beznadziejne. Ja pierdzielę. Ile jest na dupę? 4 punkty! Ajajajajajajajaj. No i twoja jedna wieża i Hetman są praktycznie... trapped. Jak on to zrobił? Dziś możesz zmieniać praktycznie. Jak smok, a tam... kurwa. Rusza się nie tak, jak chce. No nie tak, jak ja bym tego oczekiwał, okej? Okay? Okej. Okay. I can't understand, mista. Okej. Dobra, a teraz uważaj na moje super shunjutsu move. Zbiję pewno. Haja! Co zrobię? Tak, po prostu. Ty wtedy wejdziesz tym. I wtedy nie, to jest useless za siebie. Dobra, lecimy. O kurwa. Nie no, zablokowałem, bo myślałem, że chciałeś iść na wymianę hetmanów i zablokowałem tą opcję, nie? Ptong. Ding, 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 ptong. Co ci siedzi w głowie? Jakoś nutną ci cały czas. Nie wiem, TikToka za dużo oglądam, proszę. Nie, mate. Tak, oglądam TikToka i chuj ci w dupę, co? Łaha, to zabolało, co nie? Zabolało? Ewidentnie, Najgorszy ból. Aj, wiesz co, nie doceniasz po prostu tego. Nie doceniam, ewidentnie nie doceniam, kompletnie. Będę cmokał do końca życia. Tak długo jak cię znam, będę cmokał. Oj. Oj, przepraszam. Dobra. Co świnie. Ale jaki niemiły. Dobra, to teraz uwaga, patrz na to. Pa kurwa na to, ej. Pa. Ale ze mnie królewski pay. Zrobi to pewnie. No bank zrobi to, widzowie. Tylko to jest. Pa. Pa. Pa, co zrobię. Pa. Czekaj, nie wiem, co ty chcesz zrobić w sumie. No bo... A nie. Ha! Dobra. Teraz pa. Bo jeżeli... To nie. Ale to też nie. Znaczy jeden... To jeden... O, chwila. Plink. Plonk. Pong. Oreo mi spadło, fuck. Biedne ojro. A, to jest takie żółte. Waniliowe. Biedne oj, żółte ojro. Waniliowe? Nie. Waliniowe. Czyli plink. Powiedzmy plonk. Co ty na to? To jestem za, ewidentnie. O kurwa! O jaki, o!
Wiedziałem, że to zrobi. Ewidentnie stałem za tym. Wiedziałem, że to zrobi, nie? Jak największy po prostu. A co, zły ruch? Bo w końcu nie Najgorszy. wiem. A, zrobiłem najgorszy ruch. Odbijamy Bara się. bing, bara bong! Czuję swąd moich rąk. Dobra. Dobre, wspaniałe. Dziękuję, 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 Excellent. dziękuję. O, czuję to. I feel this, bruv. I feel this. Ja pierdolę. O, znalazłeś moją kartę pułapkę, widzę. No ja. Została activated. Yes. No, activated, tak się nazywa. Bong. Ta-ra-ta-ta-ta-ta, bong. Gościu, idź sobie. Ale ile nienawiści. Dobra, mam bardzo mało ruchów dostępnych. No patrz, jak on to robi, nie? No i co, będziemy teraz tak bawili się, tak? Ale o co ci chodzi? Ja tylko gram w gry. Prawdziwy gamer, tak? Check. Dobra. To jeżeli zrobię szara boom, pling plong, achtung, cing ciąg. Muszę obmyślić moją statuę roszadową, więc niech będzie. To jest to, o czym mówili sobie. Widzowie, to jest to, o czym on mówi. Widzowie. Dobra, teraz tak, muszę zrobić tak. Nie wiem, czy nie zjebałem, ale jeżeli zjebałem, to biorę to na klatę jak prawdziwy mistrz. Okej. Dobra, dałem ci chwilę odpoczynku. Nie, Oddechu. spoko, spoko. Oddychaj. A się boję wypieprzać z tym. Dobra. Chłop zrobił akcję wypieprzaństwo. No ewidentnie. Ewidentnie, kurwa, to jest mat w jednym. A nie, to nie jest mat w jednym, ani trochę. Nie, nie, nie wiem, właśnie tak patrzmy. Okej. Gości, miałeś mata w jednego, ja pierdolę. What? Gdzie miałem mata w jednym? God fucking way! Skoczek stawiamy na polu C5, nie? No. Hetmanem zapieprzasz na pole B7. Ale chuj głupi ze mnie. No dobra. Wow! No. What the fuck was that? A to było No. okropne. Głupi, Jestem głupi. geniuszem! Aż stałem Wow. z krzesła. Aż stałem. To jest ruch To jednak. jest ruch the best. The best IQ. The best of IQ, naprawdę. To jest. Nigdy więcej takiego ruchu nigdy w życiu nie zrobi. I wiesz co ci powiem? No. Tracisz kolejną figurę. Plan się sypie. Plan się sypie. Wow, ale widzowie, to były emocje. To były emocje, ewidentnie. Mój plan się sypie. Czy mi dałeś fory? No Pytanie. nie dałem ci forów. Kompletnie nie zauważyłem tego mata. Kompletnie nie zauważyłem tego mata. Wow, ale to było. Mocne, w sensie dosłownie to było mocne. Wow. Dobra. Plan jest jeden, prosty. Chwila. Zajdę tym tutaj może na razie. Co tu mogę zbić? Mogę. Czy... Can I do to?
To co? Lecimy, nie? Wow, ale to było niezłe. To było naprawdę. Widzicie? Nie może się poddawać. Nawet w najgorszych sytuacjach zawsze można. Czekajcie, analiza ruchu. Tak, tak, tak. Nie zabraknie mi. No, zbijamy. Czasami najlepszą metodą jest atak, wiesz? Spierdalam od ciebie. Ty jesteś dzikus. Co się dzieje? What's I'm scared. wrong, man? To byłby potężny błąd. To byłby potężny błąd. Oj, i to jak wielki. Ale to nie było. Ej, ty ja widzę, co ty chciałeś zrobić. Ja nic nie widzę. Czy ten pi Absolutnie ten nic nie widzę. pion, co mi podłożyłeś, to była część grubszego planu, prawda? Naprawdę. Nie. Jeżeli tak, to. Pion? Wow, jesteś inteligentny, fest, naprawdę. Nie wiem. Stary, Jeżeli to była za część chuja grubszego nic planu, nie wiem. to ja podziwiam. Ewidentnie, ja podziwiam. Dobrze. To co? O kurwa, co mam ci zrobić, stary? Nie chcę cię. To lecimy tak. Wejdziemy tutaj. Albo i nie. Kurczę. A tutaj ładnie ci to poszło. Dlatego trzeba. O kurwa, tu. No widzisz, widzisz, widzisz. I się powoli. Obie strony się sypią, kurwa, Obie równolegle. strony równolegle, tylko że ja widzę lepiej. Ja widzę lepiej. Widzisz lepiej? Bo widzisz z matem, tak? Nie, widzę, ma więcej pionków. Znaczy, no punktowo, no tak. To co? Zbijam. Kurwa! Kurwa! Nie! Kończy się Zapomniałem! dobra gierwa! Zapomniałem o tym! Ale przyznaj, ten piący podróżuj była część większego planu. To była część No, większego. ten pion na E6 blokował, kurczę, to Tak! pole, wtedy jak Tak! Hetman stał. Ja to I zapomniałeś. zauważyłem! Ja chciałem pójść tą wieżą już wcześniej. Mówię, czekaj, hola, hola, przecież jak ucieknę wieżą, ty wyjdziesz swoim. Ty swoim wyjdziesz swoją wieżą. Ja jebie! O Przecież chyba kuźwa. 2 razy to powtarzałem w głowie. Jaki Nie zrób zawał. błędu! Nie zrób Jaki błędu! zawał. Dobra. Decisive, kurczę, został. O fuck. Czysta moja Okej. nieuwaga, stary. Czysta moja nieuwaga, nie? I byś przegrał to. No. Nie jest to źle. A, pięknie, ślicznie. Widzę, że też przepychasz piona. Często właśnie jak przepycham dalej piona, to ludzie zamiast iść też swoją drogą, to oni starają się jakby zniszczyć tego piona. Blokować, No, no. blokować, zniszczyć, pozbyć się go. Co jest trochę uselessowe moim zdaniem, ale jak ktoś ma potrzeby. Jak ktoś ma potrzebę, to mu nie przerywamy. Kurde, ale jestem zawiedziony sobą. Kurde, miałem to w głowie, nie? Cały czas. I gdybym jeszcze nie zauważył, to mnie to jakoś przełknął, ale come on, widziałem to. No, ja się bałem, że to zauważyłeś, że to on nie Zauważyłem. zauważył. Przecież się spytałem cię, czy to nie jest część grubszego planu. Dobra, no to co? Let's kurwa go. Czy to był free pion? Nie, to nie był. Sorry, się pomyliłem znowu. No tak. No, no, no. Spokojnie. Tak wszystkiego w życiu nie dostaniesz za darmo. Że się zdziwisz.
O, nie było to miłe z twojej strony, ale nie będę narzekał. Dobra, nie narzekaj. Dobra, czyli. Jest pewien ruch, który mnie interesuje. Dobra, ale na razie zostawię to tak. Obroniłeś się tym. Tak. Tak. Albo widzę, możemy zrobić właśnie to w taki sposób. No, O, jak tak, jest, najbardziej. to jest Czaszczałka good tu pomysł. i... To jest good pomysł, to jest good pomysł, widzowie. Popatrzcie. O nie. No w sumie... S, I guess. No, Powinieneś się zjebałem. hetmanem. Hetmanem, Tak, bo zrobiłem błąd. wiem. Kurwa wiem, kurwa wiem. Ale wyszliśmy na równo, bo ty miałeś innego piona już wcześniej. Zdobytego. Aj tam, a weźmie nawet, synek, nie mów. No dobra, zmieniam temat. Jakby nie było tematu. Dobra. Poczekaj, czy to jakkolwiek... powoduje coś? Nie, bo wtedy... aha. Gunbo, że tak powiem. Po co to zrobiłeś? Teraz pytanie, nie? To taki niekonwencjonalny ruch. Pewnie byś chciał wyjść gońcem swoim. Co ty gadasz? Na chuj teraz chcesz wyjść swoim gońcem. Co ty gadasz w ogóle? A chyba to... Nie chcę, żebyś wychodził. Ale co ty w ogóle weź ten? Uspokój się, jesteś strasznie taki na edge jakiś, taki na brzegu. Oj gościu, oj gościu, miałeś ten sam plan co ja widzę. Nie no, ładna roszada wyszła. Dziękować. Co ja teraz na moim miejscu powinien zrobić? Chyba też powinien zaraz przystąpić do roszady. Generalnie tam masz taki guziczek z flagą. Możesz to nacisnąć. Właśnie zastanawiałem się nad tym, ale chyba zrezygnuję z No. tego pomysłu. A weź ty w ogóle. Jo. Ty będziesz chciał to przepchać. No i gówno trochę, nie? Stinky cheese, jak to powiem. Stinky cheese! Śmierdzący ser. W ogóle dzisiaj pierwszy raz jadłem, piłem jogurt turecki i bardzo mi nie smakował. To jest plan, widzowie. Dobra. No, opcji masz tutaj Gońcem mało. ruszymy się tutaj. Możesz iść najwyżej tutaj, albo możesz iść tutaj. No. Generalnie widać, że grasz szachy, nie? Tak by to jest. Generalnie widać, że, widać, że... siedzisz tam przed komputerem i ruszasz pionami. Zajebiście. To jest komplement w pewnym sensie. Widać, że grasz. Nie oszukujmy się, to jest komplement. Widać, że grasz szachy, to jest komplement, nie? Moim zdaniem. No jest. Bo to oznacza, że lubisz myśleć czasami. Lubię. Niech będzie. Niech będzie. Lubię taki komplement. Jezu, tego nie lubię z twojej strony, nie? Ty się wpykasz tymi pionami swoimi. Co nie? Chodź, zejdziemy jeszcze niżej. Przemszeń. Wariat. A ty mi nie to rób. Nie, bo ty się podłożysz tutaj i ja... Nie, to nie ma sensu kompletnie. To jest useless. Kurde. Prawie był sens. O, co tego konia z pokoju, gościu. Nie ma mowy. Oddaj konia, wariat. Oddaj konia. Nie mam za co się wymieniać praktycznie. Oddaj konia, wariat.
El Variatinho. Się cofnę po prostu, najmądrzej będzie. Najmądrzej? Tak się mówi w ogóle? Najmądrzejszej. Też to pomyślałem, ale to nie brzmi jak prawdziwe słowo. Czy dalej mam uciekać tym konem? Uciekaj! Daleko! No bo tutaj, tu wejdę. A krzyt! Że jak tak coś powiem. To po prostu, o tak, tak wyjdziemy stąd i to nie będzie problem. Będzie. Chłopie, ty nie rozumiesz. Ty nie rozumiesz. Mnie. Ty nie rozumiesz moich problemów. Ja przegrywam. Ty przegrywasz? Znaczy, czuję się jakby przegrywał. W sensie, powiem ci tak, szczerze, jak przed chwilą wygrywałeś i zdołałem jeszcze mniej więcej prowadzić i czystym głupim błędem tylko przegrałem, to tak, nie dziwię się, że czujesz, że przegrywasz. Że czujesz się jakbyś przegrywał. Dokładnie. Ale to było niemiłe z twojej strony teraz. To nie jest rzecz, którą bym chciał zrobić, ale dobra. Ja wiem, to nie jest bardzo chciana rzecz. Kurczę. Tylko co teraz zrobisz, kawalerze? A, tak zrobię, po prostu będzie. Zostaw mnie, ja pierdolę. Kurwa. I'm fucking dying, man. A nie, ale. No kuźwa, to jest useless. Ajajajajaj. No? Bo to ty mi to zbijesz. Dobra, zostawiam to tak. Zostawiam to tak. Zostawiasz to tak? Zostawiam to tak, bo wtedy tylko stracę 2 punkty. Czyli generalnie będę w dupie 1 punktem. Zostawiam to tak. Ja. Zrobię tak. I teraz tak. Co więcej? Oho. Chłop mówi, co więcej będzie. A, inteligent! Inteligentny cwaniaczek. I wiesz co najlepsze? Wyjdziemy na równo, a nawet ja jestem do przodu. Dalej. No jesteś. No po prostu się wytegowaliśmy. Ale to nie znaczy, że wygrasz. No to jeszcze nie znaczy, no. Dobra. To nie jest. To nie jest do końca to, co chciałem zrobić. Tutaj wchodzimy widzowie, czy tutaj? To jest pytanie. Tutaj nie, będą się zaraz znowu uciekać pewnie, więc najlepszą opcją jest tutaj. No. I to jest praktycznie... Nawet jeszcze i tu. Niepogerska sytuacja, że tak powiem. Ja na krawędzi. Czuję się w tej grze teraz, jakbym stał na krawędzi, no. Coś ty zrobił. Pieprzamy się tu, widzowie? Jo, wpieprzamy się tutaj, dawajcie, widzowie, zrobimy. Okej, okay, teraz mamy Frippiona. Dobrze. Prawie ten błąd zrobiłem. Prawie ten błąd, ale możemy zrobić tak. Nie, bo to wtedy on zbije tym. Nie, to jest niefajne. Ale cwaniaczysz, ale cwaniaczysz. trzeba. Tutaj cwaniaczyć. Co ja chciałem zrobić? A wiem, co chciałem zrobić, ale tego nie mogę zrobić. To jest dobra rzecz. Zatakuję ci Hetmana. Ładnie. I obronię się przy okazji. Ładnie. Ja wiem, że przepięknie wręcz. Grodzisz mi. Znowu. Synek, co mi grodzisz? To nie za bardzo mam co zrobić z tym atakiem. Widzę tego mata. Szczery. Tylko dobrze, że tam jest koń. Zmuszasz mnie? Ale czekaj. A nie, bo ty...
A, bo ty tak. A bo ty ten, warszawski Pej, dobra. No. Nie podoba mi się jedna rzecz. Nie podoba mi się tu jedna rzecz. Więc. Jo, zachęcam cię do wymiany. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Ale mój mędrzec kiedyś powiedział. Co powiedział? Mój mędrzec Ale co powiedział. powiedział? Powiedział, spierdalaj. Jezus? Jezus, dokładnie. Czekaj. Okej. To nie jest tragiczne. Kurczę, to byłby ładny ruch, prawda? To byłby przepiękny ruch. Gdyby tego nie było. Oj, 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 oj. I chyba sądzę, że zaraz do tego będziemy dążyć. Będzie chłop dążył. Dążymy do tego. What the fuck? Co? Coś ty zrobił? Coś źle zrobiłem? Tak, beznadziejne. O kurwa. Oh fuck. I can't believe you've done this. Też nie wierzę w to. A nie, bo ten jeszcze jest tutaj. No i zrobi to, co się obawiałem. A tutaj jest broń. Ale co nie jest broń, widzowie? Nie jest broń. Oho. Jak on wejdzie tu? Oho. Poczekajcie, trzeba to przeanalizować. Wchodzimy tutaj, nie? Są dwie opcje. Albo leci tym, ja wtedy robię pyk. Czy to jest wymiana praktycznie? I wygrywam grę. Albo on robi tak, on taki sposób to zagra. I potem jestem muszę to zrobić, to. Nie, to będzie useless, bo on tak może zrobić to w tym momencie. Dobra. Okej. Chcę ci coś powiedzieć. Czy to będzie ma dwie? Nie, nie ma mata. Chcę ci coś powiedzieć. Miałeś mata w jednym. Czekaj, 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 czekaj. Oh God! No! Nie, nie miałem, nie miałem. Miałem! O Boże, miałem! To samo! Miałeś absolutnie. Jesteśmy obaj zjebani i nie Jesteśmy powiesz mi, że jest idiotami! inaczej. Jesteśmy Nie powiesz mi, idiotami! że jest inaczej. Dlatego tak ucichłeś! Ja pierdzielę! Co jest kuźwa z nami nie tak? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ale nie zasługujemy na tą grę. Kompletnie! Powinni Takie nam odłączyć tłumoki! internet. Takie tłumoki z nas! Ale czekaj, bo chcę zrobić to jakoś ciekawie. O nie, on zakłada siatkę matową. Myślmy, jak to zrobimy teraz, widzowie. Mamy to! Mamy to! Mamy to, widzowie! Nie, Oho. czekajcie, czekajcie, nie mamy tego jeszcze. Nie, nie, jeszcze tego nie mamy. Dobra. Chłop tego nie ma. Adże pizda. Niekulturalnie. Nie, czekaj, 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 zaraz będzie. Zaraz będzie. Kurwa, Macie to, widzowie! Macie to! Totalnie, widzowie! To dla was, widzowie? To dla was, widzowie! Kurde, jest, nie. Nie, no ja pierdzie. No kurwa. Nie wierzę, po Byłeś... prostu momentami w to nie wierzę, jak bardzo to jest. Jak bardzo ty masz szczęście. Ja mam szczęście? W tym momencie ty masz takiego farta Przecież podczas moja tej. gra, moja gra zależy od twojej gry, więc... Nie wiem... To ty masz pecha bardziej. Ja po prostu Ja gram mam grę. pecha, ja mam pecha w tym momencie.
To jest ewidentny pech. To się widzowie, patrzcie, bo jakby widzicie to, że chcę zrobić to, nie? To jest pewne, no, że ja to chcę to zrobić. Totalnie. Problem polega na tym, że praktycznie jakby nie mogę zaatakować go z żadnej strony, bo zaraz dostanę ten samym. I tu jest problem. I tu się pojawia wielki problem. No nie wierzę, po prostu nie ma takiej sytuacji, bym mógł to zrobić na spokojnie. Ładnie, żeś się ustawił, nie? Przepięknie wręcz. No wiesz. Wiesz jak jest. Straciłeś Hetmana. Ty też. Czekaj, jest szansa, jest szansa. Uwaga! Mamy to, mamy to. Tak, to jest to. Będzie to? Czekajcie. Nie, nie, jeszcze nie mamy. Nie, jeszcze nie będziemy mieli. Kurwa. Ale kolego, nie hype'u. Nie wolno tak dysrespektować przeciwnika. To tak brakuje. Tak mało brakuje. Ten mały błąd. Czekaj, no cały czas próbuję cię złapać, nie? To jest ten problem. No ja że... wiem, no ja wiem, nie, no możesz cały czas mi puszczać szachy, nie? Ale ci złapię w końcu. Takie będzie życie. No cię w końcu złapię. No złapiesz mnie na pewno. Jest. That was, oh my god. To było ciężkie. To było fest ciężkie. Nie powiedz mi, że nie. No. Ja chciałem to zrobić przez cały czas, nie? Ewidentnie, po prostu non-stop próbowałem cię... Ja pierdolę. Jezu. Ja pierdolę. Ja, porozmawiajmy o byciu koki, kurczę. Porozmawiajmy o byciu debilem. Po prostu, jakby, hej, to jest rzecz, która się w tym momencie stała. Czemu mi to robisz? Czemu mi to robisz, gościu? I tam by się przydał soundtrack z Damero. Nie, Damero, kurwa, nieważne. No było pięknie. Było pięknie, dopóki było pięknie. Było dobrze, póki było dobrze. Widzowie, zostałem pokonany. 48 minut. Absolutna. Znaczy, no nie wiem, nie zasługuję na tą wygraną, ale za tą głupotę ty nie zasługujesz już grać w szachy. Ja pierdzielę. Przez głupie błędy praktycznie, no. Brawo. Ale gry były ciekawe, moim zdaniem. Wszystkie trzy były ciekawe. Trochę na takim poziomie jest się podobnym, wydaje mi się. No, mi się wydaje. Znaczy wiesz, no, nie będę robił wymówek, nie? Że tam jakiś czas nie gram czy coś, no bo no tak, grywam tak, regularnie. Tak. No ale gratuluję, bardzo dobrze ci idzie. Nawzajem. Było wspaniale. Dobra, dzięki za gierkę. Siema. Trzymajcie się widzowie kiebabowi.